PGA i GIG w tym roku jak zwykle były ważnym wydarzeniem i jak nigdy pokazały obecny stan branży. Skąd takie wnioski? Zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał okiendowy. Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępnienia, dalej dołączenia do Patronite czy też Discorda. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Tegoroczne gigi PGA uciekły mi niesamowicie szybko. Od momentu ruszenia spod domu do dotarcia z powrotem praktycznie non-stop gadałem z przerwami na jedzenie i sen. Panele, wykłady, rozmowy biznesowe, gadanie o grach, o życiu i o bzdurach. I tak od czwartku do niedzieli opowiem Wam, jak wyglądały z mojej perspektywy same wydarzenia targowe, a potem skupię się już na szczegółach związanych z wykładami na Geeku oraz grami na PGA, zarówno w części wystawowej, jak i strefie Indie. Tak więc do dzieła! Osiemnasta edycja Poznań Game Arena, która odbyła się w dniach 24-26 października, ponownie przyciągnęła rzeszę młodych i starszych miłośników gier z całej Polski w zasadzie i częściowo też z zagranicy. Rekordowa liczba tutaj mieliśmy chyba ponad 60 tysięcy zwiedzających, więc mamy jednak to jedno z największych wydarzeń gamingowych w tej części Europy, chociaż w tym roku było trochę biedniej. Wśród ponad 100 wystawców znalazły się takie marki jak Ubisoft, Bethesda, CD Projekt Red, Bandai Namco, Nintendo czy THQ Nordic. Gracze mieli okazję wypróbować wiele premierowych tytułów typu Frostpunk 2, The Alters, Kingdom Come Deliverance 2, Star Wars Outlaws czy Gothic Remake. Firmy nie tylko udostępniły gry do testowania, ale także dzieliły się na scenie szczegółami na temat procesu ich powstawania, gdyż było dużo różnych wykładów i paneli, tak więc było to bardzo też interesujące od tej strony. Mieliśmy także oczywiście eSport, czyli tegoroczna edycja gościła tutaj pierwszą odsłonę turnieju PGA Monster Cup w Counter-Strike 2, gdzie o cenne nagrody rywalizowały najlepsze drużyny z Polski. Nie zabrakło również emocjonujących zmagań w ramach Mistrzostw Polski w Teamfight Tactics oraz kwalifikacji do Europejskiego Pucharu Tekena. Tak więc tutaj wiele różnych e-sportowych gier miało to odpowiednie też pokrycie wydarzeniami. Adepci gamingu z zapartym tchem śledzili natomiast finały szkolnej ligi e-sportowej. Prawdziwą gratką była też strefa retro, była powiększona w stosunku do poprzedniego roku. Dziesiątki zabytkowych konsol i gier, setki kultowych tytułów tutaj przenosiły nas w te nostalgiczne miejsca. Był tam piękny, taki nostalgiczny też kącik ze starymi czasopismami, także wszystko było naprawdę pięknie w klimacie. Weterani gamingu mogli powspominać czasy swojej młodości, przedstawiciele młodszego pokolenia przekonać się, jak kiedyś wyglądała rozgrywka elektroniczna. Czyli to popularne, no, kiedyś to było. Ważnym punktem programu w tym roku był też finał PGA Genesis Cosplay Show. Kreatywność i kunszt cosplayerów wcielających się w postacie z gier, filmów i komiksów tutaj wzbudziły podziw wśród publiczności z pewnością też i właśnie publiczności i jurorów w zasadzie, no bo też tutaj mieliśmy prawdziwe tuzy, jeżeli chodzi o właśnie środowisko cosplayowe w Polsce, ale też i na poziomie europejskim. Z kolei w ramach PGA Awards nagrodzono twórców najlepszych niezależnych gier. Wśród laureatów znalazły się tak oryginalne tytuły jak Vector Wave, Dice Gambit, The Taos Principle 2, Ghost Runner 2 czy Let Bygones Be Bygones. Tutaj też największe gratulacje oczywiście dla ziomeczków z One More Level, którzy na rozdaniu nagród SIGA otrzymali statuetkę za osiągnięcia w zakresie audio i technologii za drugiego Ghost Runnera, w pełni zasłużenie, także tutaj gratulacje dla całej ekipy. Organizatorzy zadbali również o wyróżnienie najbardziej efektownych i pomysłowych stoisk wystawców. Nagrody powędrowały do takich firm jak Bandai Namco, Ubisoft czy CD Projekt Red oraz LEGO za naprawdę tutaj ekspozycję na wysokim poziomie. Jednym też z ciekawszych takich elementów, jak dla dużych chłopców, że tak powiem, na pewno to robiło wrażenie, olbrzymi ciągnik czy tam maszyna rolnicza, która była towarzyszyła Farming Simulatorowi, no robiło to wrażenie na tej hali, także tutaj każde, powiedzmy,
każda potrzeba mogła być gdzieś tutaj, że tak powiem, spełniona. Wciąż mam wrażenie, że ta impreza była inna i mniejsza. Na pewno przeszkadzał mi fakt, że strefa Indii była przeniesiona do mniejszej hali kosztem wystawców, futraków i hałaśliwej muzyki z autobusu. I w moim odczuciu było trochę mniej tego, jakby było bardziej ubogo w formę i treść na samym PGA, ale na szczęście część merytoryczna oraz gry nie zawiodły, przynajmniej w większości. Jeżeli chodzi o Poznań Game Arena, to nie jest to mój główny cel jesiennych wizyt w Poznaniu i zazwyczaj wszystkie hale skanuję jak najwcześniej, gdyż potem czekają mi obowiązki w strefie geekowej, a więc właśnie przechodząc teraz do tej strefy devowej. Game Industry Conference odbywające się równolegle z targami Poznań Game Arena od 2012 roku gromadzi czołowych przedstawicieli branży gier. Tegoroczna edycja prawdopodobnie przebiła 4000 uczestników z kilkudziesięciu krajów oraz ponad 200 prelegentów będących ekspertami w swoich dziedzinach. W Europie Środkowo-Wschodniej nie ma większej konferencji, a pod kątem jakości prezentowanych treści w trakcie wykładów można równać się tutaj co najwyżej DevCon w Kolonii, równoległy do Gamescomu oraz GDC w USA. Wciąż konferencja jest to olbrzymi zbiorowy wysiłek, często oddolny, też ze wsparciem deweloperów, nie tylko jako uczestników, ale też jako sponsorów. Geek to nie tylko wykłady i prezentacje, to również miejsce networkingu i nawiązywania kontaktów biznesowych. W tym roku, co prawda, inwestorów i wydawców było mniej niż w ubiegłym, więc no niestety tutaj też widać właśnie to lekkie wyhamowanie branżowe, ale nadal pomimo ciężkiej sytuacji w branży widać kolejne zalążki, z których za 2-3 lata zobaczymy odbicie w branży. Ponadto w przestrzeni wystawowej Geeka nadal było widać firmy chętne, by zatrudnić nie tylko zaprawionych w boju deweloperów, ale także właśnie młodzików. I tutaj chociażby swoje standy mieli Fool's Theory, 11-Bit Studios, Anshar Studios, Larian, Robot Gentleman i to tylko niektóre firmy, które chętnie przyjmowały zgłoszenia. Poza tym nie brakowało instytucji świadczących pomoc prawną, usługi z zakresu animacji, edukacji, PR-u, marketingu i wielu, wielu innych. Kryzys w branży nadal jest żywy, bez dwóch zdań, ale konferencja pokazuje, że mimo wszystko nadal maszyna jest na chodzie. Warto zaznaczyć, że Game Industry Conference to nie tylko samo wydarzenie, ale cały ekosystem wspierający branżę. Organizujący tutaj prowadzą liczne programy mające na celu stymulowanie rozwoju branży, współpracując z dziesiątkami partnerów publicznych i prywatnych, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Także tutaj na pewno, jeżeli widzicie gdzieś logo Indie Games Polska, czy właśnie Game Industry Conference, czy Digital Dragons, te wszystkie organizacje, mimo że powiedzmy, mamy te dwie konkurujące ze sobą konferencje, to jednak współpracują każdy na określony sposób po to, żeby jednak ta branża nie zawaliła się i pomagała tym, którym może być ciężej na samym początku. Także to jest naprawdę ważne i robią tutaj naprawdę solidną robotę. O wykładach opowiem za moment, ale zdecydowanie nie można zapominać najważniejszego elementu wszelkich konferencji, a więc kontaktów branżowych, analiz trendów, dziesiątek porad, rozmów na tematy techniczne i zupełnie, powiedzmy, miękkie dywagacji popkulturowych i poleceń wspaniałych książek, gier, filmów, muzyki i tak dalej. Wszystko to dzięki wspaniałym ludziom. To raz. Dwa, organizatorom, którzy dali twórcom przestrzeń do dyskusji w ciągu dnia, jak i pod osłoną nocy, przez różne imprezy i wydarzenia. Stąd wielkie podziękowania dla Hanny i Jakuba Marszałkowskich oraz całego geekowego zespołu za kolejną wspaniałą edycję imprezy i możliwość dołożenia swojej cegiełki przez pomoc przy organizacji roundtable i paneli Ask Us Anything. Nie wiem, jak co roku podnosicie poprzeczkę i dostarczacie, ogarniając cały ten galimatias, ale chylę czoła i jeszcze raz pięknie dziękuję. Podziękowania również dla ekipy Monster Couch z Poznania, która tradycyjnie już przyjmuje rolę gospodarzy i organizuje alternatywne opcje imprezowe dla tych, którzy niekoniecznie chcą spędzić czas w bardziej klubowym klimacie. I kolejne wielkie podziękowanie idzie dla ekipy Uncanny, która demokratyzuje lokalizację w grach przez użycie generatywnych modeli językowych, dostarczając tłumaczenia gier w ponad 80 językach. Oni w tym roku wzięli na siebie brzemię organizacji tak zwanych imprez ostatecznych, afterów, czyli tej bezpiecznej przystani dla twórców na niebezpiecznym morzu poznańskiego nocnego życia. Dzięki nim wszyscy uczestnicy konferencji mogli znaleźć swoje miejsce
na nocne pogaduchy. A teraz przejdźmy do odrobiny konkretów, czyli jak wyglądały wykłady i w co udało się zagrać w trakcie obu wydarzeń. Piątek zacząłem od własnych dwóch prelekcji. Jedno był panel w formacie Ask Us Anything, gdzie razem z Aleksandrem Kauchem z 11bit Studios, Kornelem Kisielewiczem z Chaos Forge oraz Tomaszem Tomaszewskim z Crunching Koalas rozmawialiśmy o różnych przygodach związanych z tworzeniem i certyfikowaniem gier na różne platformy. Poruszyliśmy wyzwania właśnie związane z portowaniem, różnicą w programowaniu na poszczególne konsole. Opowiadaliśmy też, tutaj odpowiadaliśmy na pytania publiczności, między innymi związane z koszmarami przenoszenia gier na Switcha czy feature parity, jeżeli chodzi o Xbox Series S i X. Jednocześnie doszliśmy do wniosku, że jedną z istotniejszych rzeczy przy portowaniu jest odpowiednie planowanie funkcjonalności, tak by tutaj działania specyficzne dla danej platformy łatwo było wydzielać na możliwie wczesnym etapie. Drugim wnioskiem jest nieubłaganie wymagań certyfikacyjnych i jak najszybsze uporanie się z nimi później daje nam więcej czasu na skupienie się nad resztą funkcjonowania gry i ich optymalizacją. Drugim punktem zaraz po panelu był mój wykład o Mass Entity, czyli implementacja architektury Entity Component System w kontekście Unreal Engine 5. Opowiadałem o zaletach i ograniczeniach tej technologii i jak zacząć przygodę z tym rozwiązaniem. Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie i tutaj na jedną i na drugą prelekcję i zadawane pytania. Naprawdę bardzo dziękuję za wasz udział. W piątek byłem również gościem panelu na PGA o dyskryminacji mężczyzn, gdzie razem z Dawidem Biegunem, Agnieszką Mulak oraz Martyną Neumann pod moderacją Mateusza Ambitczaka omawialiśmy kwestie pozytywnej dyskryminacji, szkodliwych stereotypów czy wyzwań, jakie stoją przed współczesnymi młodymi mężczyznami oraz jak w tym wszystkim można dogadać się pomiędzy płciami. Temat i wątki, jakie tam poruszyliśmy, nadawałyby się na weekendowe seminarium w zasadzie, a nie na 30 minut dyskusji, ale ugryźliśmy kilka ważnych spraw, więc odbieram całość bardzo in plus. Mam nadzieję, że uczestnicy również podzielają to zdanie. Poza własnymi wykładami, rozmowami związanymi z moim własnym projektem i mentoringiem byłem też na innych prelekcjach, spośród których najciekawszymi były Data-Oriented Multi-Threaded Programming od Marcina Michalskiego i Jacka Mioszkiewicza z Flying Wild Hog. Opisali oni własne rozwiązania data-oriented, które stworzyli na potrzeby gier wewnątrz studia. Wiele elementów było podobnych do tego, co można znaleźć w Mass Entity, ale kilka ciężko znaleźć na tym etapie po stronie Epica, zwłaszcza wpięcie w system blueprintów, który ułatwia współpracę funkcjonalności data-oriented z designerami. Kolejnym świetnym wykładem był Why Gamers Aren't Buying Your Game and How to Fix It. Marta Matejewicz opisała ona najpopularniejsze problemy związane ze współczesnym marketingiem i o czym trzeba myśleć przy planowaniu kampanii, nawet dla tytułów indie. Obaliła teraz kolejny raz mit, że dobra gra sama się sprzeda, oraz wykazała podstawowe zabiegi, które w zasadzie bezkosztowo można, dzięki którym bezkosztowo można zwiększyć rozpoznawalność gry, tak by faktycznie ktoś przejął się waszym tytułem, także naprawdę to była bardzo edukująca prelekcja. Następnie skorzystałem z dobrodziejstwa Lightning Talków, czyli krótkich wykładów wokół określonego tematu i wybrałem się na straszne historie związane z produkcją gier wideo, gdzie przemawiali m.in. Aleksandra Godlewska z Triple Espresso, Michał Milcarek z Draw Distance, Martyna Miśkiewicz z Monster Couch, Jakub Rokosz z Fool's Theory, Wojciech Rutkowski z Paradox Studio i Barbara Wannick z Anshar Studios. Tematy, które poruszyli, to koszmary produkcji gry Get Even, zgubne skutki braku ram czasowych w projekcie, następnie jak zautomatyzowane procesy ułatwiają balansowanie rozgrywki. Kolejne tematy dotykały umiejętności odpuszczania w przypadku postprodukcji, gdzie okazuje się, że naprawa pewnych błędów jest niemożliwa, a dodanie nowej zawartości mocno utrudnione. Potem wykazano siłę testów automatycznych oraz jak organizować zespoły pomiędzy projektami, by łatwiej wchodzić w produkcję nowego tytułu. Wszystko to były naprawdę bardzo wartościowe, krótkie wykłady. Kolejnym interesującym panelem był Your Success in Japan, gdzie Ryoichi Hasegawa z 8-4, Okabe Michitero z Capcom, Masatoshi Tokuoka z 4Gamer i John Goodale z JamGG opowiedzieli o tym, jak wygląda aktualnie rynek gier wideo w Japonii, który jest trzecim co do wielkości na świecie. Weterani branży wykazali, jak istotna jest lokalizacja. Absolutnym królem na tamtym rynku są platformy mobilne i przenośne, a zaangażowanie buduje się przez intensywne doświadczenie, a nie płytkie i przesadnie długotrwające. Generalnie bardzo
ciekawa dyskusja. Następnie udało mi się załapać na część panelu o wyzwaniach TechArtu, gdzie Łukasz Bogaczyński z Keen Software House, Eliza Małecka z Papai, Bjorn Riemann z Ten Chambers i Paweł Homenko z Nature Manufacture oraz David Santiago z Insomnia Games prowadzili szalenie ciekawą dyskusję o celach artystycznych, optymalizacji, dokumentacji, narzędziach komunikacji i etosie pracy, zwłaszcza w dobie postępującego użycia generatywnego AI. Niestety resztę czasu spędziłem na bezpośrednich rozmowach różnego formatu, ale zdecydowanie nadrobię braki wykładowe, gdyż znaczna większość materiałów z konferencji będzie zamieszczona na kanale YouTube konferencji już niedługo, do czego serdecznie zachęcam, byście już teraz odwiedzali, obserwowali nagrania z poprzedniego roku i stopniowo będą się pojawiały też z aktualnej konferencji. Tak więc jeżeli chcecie nasiąknąć tą fantastyczną wiedzą, to zapraszam też tam, byście obserwowali właśnie te bardzo ciekawe wykłady z wielu różnych dziedzin związanych z game devem. Przejdźmy zatem do gier i tutaj było ich wyraźnie mniej niż w zeszłym roku, zwłaszcza jeżeli chodzi o indyki, wciąż było w co zagrać. Na pierwszy ogień poszedł Gothic Remake. No i cóż, Alchemia Interactive pod przewodnictwem THQ Nordic podjęło się karkołomnego zadania dorównania poczucia nostalgii graczy twierdzących, że Gothic to dobra gra. Wiedząc, że trzeba będzie się zmierzyć z remake'iem, rzuciłem szybko okiem na oryginał i cóż, wtedy kiedy to ogrywałem, mając 12-13 lat, w istocie byłem zachwycony. Prawdopodobnie masa ludzi, która w różnym wieku wchodziła w kontakt z grami w tym okresie, co najmniej słyszała, jeżeli nie miała kontaktu z Gothiciem. Ponadto była to prawdopodobnie pierwsza gra z otwartym światem, co tym bardziej sprawia, że darzymy serię od Pierre Nabyte z dużą dozą nostalgii i miłości. Na dodatek serię, tutaj lokalizacja gry. Właśnie, bo lokalizacja gry Pawła Składanowskiego jest, totalnie legendarna i do dzisiaj jest kopalnią wspaniałych memów, także tego też nie można grze odmówić. Problem tylko w tym, że już wtedy ta gra była technicznie średnia. Miała masę zaprzeszłości, tyle że wtedy nikomu to nie przeszkadzało. Ja rozumiem Alchemię mówiącą, że chcą oddać ducha oryginału, ale liczyłem, że zrobią to w kwestii budowy świata, dialogów, klimatu, humoru, a niestety bardzo do oryginału zbliżają się technikalia. Dla uczciwości trzeba powiedzieć, że tak, poziom grafiki, oświetlenie, modele trzymają względnie dobry poziom. Zgodnie z zapowiedziami autorów to jest gra AA z plusem. Jasne, bez wątpienia jest na tym poziomie naprawdę dobrze. Niestety animacji. Cały rig poruszania się to jest, delikatnie mówiąc, tragedia. Nikt mi nie powie, że tak ma być. Tutaj są naprawdę szkolne błędy i braki merytoryczne, jeżeli chodzi o możliwości Unreala. Nie widać tam ani sensownego control riga, ani tak naprawdę motion matchingu. Nikt nie odważył się włączyć root motion dla tych animacji, przez co postać pływa w miejscu, jest jakby, miałem wrażenie, jak obserwowałem jakąś prezentację z poprzedniego jakiegoś dema, a nie miałem chyba z nim kontaktu, o ile dobrze pamiętam, nie miałem, to tam gra działała trochę lepiej, a tutaj mam wrażenie, że oni są w połowie drogi do tego, czym ta gra ma być finalnie, więc niestety tutaj to demo nie wzbudza aż tak pozytywnych emocji, jak to, o którym słyszałem wcześniej. Jestem przekonany jednak, że błędy poczynione w setupie animacji są tutaj przyczyną problemu z responsywnością sterowania, przez co ma się wrażenie, że gra się w ten tytuł gorzej niż w oryginał. Natomiast, niezależnie od moich uwag, trzeba pamiętać, że gra nie wychodzi jutro. Twórcy mają nadal czas na wprowadzenie poprawek, stąd liczę, że feedback zebrany od ludzi na targach trafi do nich i ostatecznie błędy zostaną poprawione. Także ja tutaj nie mówię, że to będzie po prostu tragedia. Ta gra ma poważne błędy, ma poważne uchybiania, ale pod wieloma względami jest całkiem nieźle. Tyle, że jeżeli nie poprawią tego rigu animacyjnego i responsywności gry, to ludzie ich zerzą. Albo inaczej, niektórzy będą wypierać rzeczywistość, że to dalej dobra gra, a reszta po prostu nie zagra, bo faktycznie gra się w to ciężko teraz. Gra
ma uzupełniać masę lub oryginału, w szczególności jeżeli chodzi o wątki fabularne, więc liczę, że i te techniczne uchybienia zostaną też odpowiednio poprawione. Kolejno The Eternal Life of Goldman. Jako wielki fan gier 2D bardzo mocno czekam na produkcję Weepy Games, która zachwyca połączeniem ręcznie rysowanych i szkieletowych animacji oraz pięknymi efektami specjalnymi. Gra ma być wymagającą metroidvanią idącą nieco bardziej w stronę tą platformową i na ten moment mogę powiedzieć, że grało się w nią niezwykle przyjemnie. Wszystko, co zostało zaprezentowane na targach, funkcjonowało fenomenalnie, stąd nie mogę się doczekać pełnej wersji tego tytułu. Kolejno Kingdom Come Deliverance 2. Tego tytułu nie trzeba chyba mocno przedstawiać. Warhorse podbija stawkę w swoim RPG-u z otwartym światem osadzonym w XV wieku w Europie. Zapowiadane systemy i mechaniki już teraz przytłaczają, chociaż demko nie było mocno rozbudowane i miało parę technicznych problemów, to zdecydowanie daje nadzieję, że dostaniemy naprawdę solidny tytuł, pełen zarówno ciekawych postaci, olbrzymiej swobody i bardzo dobrego humoru, tak więc ja czekam. Następnie ograłem Alters. I tutaj 11 Bit Studios już jakiś czas opublikowało demko, ale jeżeli ktoś nie kojarzy, czym Alters jest, to mamy tutaj połączenie eksploracji, craftingu, rozbudowy bazy, elementów strategicznych i akcji, gdzie kierujemy losami Jana Dolskiego, który tworzy swoje alternatywne wersje, jakby swoje instancje, klony jakby na podstawie zmiany w życiowych decyzjach w przeszłości. To jest bardzo dziwny, ale bardzo przyciągający patent, muszę przyznać. Zgrabnie połączono tutaj motywy z Fallout Shelter, Subnautiki, jednocześnie dając świeżą perspektywę w zakresie fabuły i dokonywanych decyzji. Ta gra szykuje się naprawdę na spory hit przyszłego roku. Następną grą, która przykuła moją uwagę, tym razem w stronę idąc stoisk indie, to Bumpkin and Sprout od Rabbit Rat, w której kierujemy ruchami dwóch grzybków wędrujących po zatrutym, magicznym lesie. Grafika wygląda niezwykle uroczo, wydaje się być dobrze skonstruowana i bardzo przyjemna, jeżeli chodzi o sam gameplay, także tu jest też dobrze. Dla mnie ciut ta gra jest za prosta i mam wrażenie, że to tytuł dla trochę młodszych odbiorców albo rozgrywkę rodzica z dzieckiem, ale wciąż nie sposób nie docenić jakości wykonania i dyrekcji artystycznej, także ta gra podejrzewam, że właśnie będzie sprzedawana za pomocą właśnie tych wizualiów, które są naprawdę na całkiem solidnym poziomie. Następnie Just Die od Medway Games i tutaj oni uśmiechnęli się do fanów izometrycznych strzelanin, rogalików i nostalgii. W Just Die kierujemy losami kostki, która przebija się przez losowo generowane poziomy pełne elementów takich klasycznych planszówek, czyli warcabów, chińczyka, drabin, węży, wielu, wielu innych. Bardzo ciekawe zabiegi estetyczne, gra sama w sobie jest bardzo responsywna i przyjemna. System progresji jest przemyślany, złożony, więc tutaj tytuł zapowiada się naprawdę obiecująco. Kolejną grą, która zwróciła moją uwagę, to Forgery Craft od Empyrean i Frozen District i serwują nam bardzo ciekawy symulator fałszerstwa, a w zasadzie fałszerki, gdzie poza eksploracją i powoli odkrywaną fabułą, głównym elementem jest właśnie podrabianie obrazów, dokumentów, podpisów. Jest to bardzo ciekawy koncept. Demko na targach było niezwykle znów bardzo przyjemne, takie to było inne, stąd jeżeli ktoś chce pograć coś oryginalnego, tutaj polecam gorąco. Następnie Be My Horde od Polished Games to ciekawy wariant Vampire Survivors, gdzie kierujemy losami nekrobantki, powiększając swoją armię dzięki pokonanym wrogom. Tytuł jest bardzo taki właśnie przemyślany, dobrze zaplanowany, wciągający, więc jeżeli lubicie gry oscylujące właśnie w gatunku wokół Vampire Survivors, to mogę wam ten akurat szczerze polecić. Oczywiście poza ogranymi tytułami wystawiały się te, z którymi miałem już styczność wcześniej i tutaj raptem tylko przychodziłem obok stoisk, ale to należy na pewno wymienić. Against the Storm od Aramite Games, Frostpunk 2 od 11-Bit Studios, Forever Skies od Far From Home, Medieval Dynasty od Render Cube, Guiding Light od 11 Prototypes, czyli moi ulubieni tutaj Devi z ZTG-ku z tego roku i jeden Other Zombie Survivors od Awesome Game Studios, które swoją drogą wystawiło również doskonałą platformówkę w piekielnym klimacie, która jest we wczesnej fazie produkcyjnej, a już wygląda fenomenalnie. Po prostu fenomenalnie. Mam nadzieję, że ekipa wkrótce złapie docelowe założenie projektu i wrzuci więcej informacji publicznie, bo tytuł
już teraz robi wrażenie. Tak więc obserwujcie. Nawet teraz zapomniałem jak się tytuł nazywał, coś z Hell, coś tam, ale no warto. Podsumowując, był to wspaniały duet wydarzeń, trochę inny niż w ubiegłych latach. W istocie pokazywał, w jakim stanie jest branża, niemniej jednak nadal wspaniale było mieć możliwość uczestniczenia i dołożenia do nich swojej cegiełki. Niezależnie od rozmachu stanu sponsorów czy pieniędzy na rynku, Game Industry Conference jest jednym z najważniejszych punktów dla mnie i na mapie game devu w Europie. Dla mnie osobiście jest tym jednym z tych świąt obowiązkowych każdego roku, obok oczywiście Digital Dragons. Wszystko to ostatecznie nie miałoby znaczenia bez ludzi, a tych w branży mamy naprawdę wspaniałych, inspirujących, gotowych do pomocy, co sprawia, że każdy taki wyjazd i konferencja to jest nowy zapas pozytywnej energii dla mnie i nadzieja na to, że niezależnie od kryzysu, jako branża jakoś damy sobie radę. Stąd jeszcze raz wielkie dzięki dla ludzi, którzy zorganizowali konferencję, którzy się do niej przyczynili, którzy zapewnili zaplecze imprezowe. Jesteście naprawdę wielcy. Również ponowne podziękowanie dla wszystkich, którzy zagadali, zbili piątkę, czy też spędzili dłuższą chwilę na rozmowach w moim towarzystwie. Były to naprawdę dla mnie cenne, ważne momenty. I to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronite'a czy dowolnej innej formy wspierania, tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniacie też pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach na Okiem Deva.